Cześć, na początek, na rozgrzewkę, zrobię taki krótki filmik dotyczący, powiedzmy, traktowania ludzi, którzy oferują jakieś usługi, jako mówiące narzędzia. Mianowicie, no i zajmę się troszeczkę tym, co czasem się pojawia na moim kanale. Więc tak, była tego rodzaju reakcja na filmik o transgender. I pojawi się jeszcze drugi filmik na ten temat, bo znalazłam jeszcze trochę ciekawych materiałów, o których chciałabym coś powiedzieć, natomiast no, muszę znaleźć na to czas, tak? Póki kanał po prostu jest pro publico bono, to większość czasu poświęcam na pracę, a jak znajdę czas, to coś dla Was nagrywam. Dlatego, że ostatnia donacja pojawiła się w styczniu, więc no, siłą rzeczy zajmuję się najpierw rzeczami, które są ważniejsze. I zapewniają karmę moim kotom oraz mnie. Więc teraz tak. Była bardzo ostra reakcja jednej osoby oraz prawdopodobnie jej znajomych na film o transgender. I teraz pojawiły się też takie reakcje na filmik o Zjednoczonej Europie i jeszcze wcześniej pojawił się Ila Hinar. I o Ila Hinar właśnie też muszę zrobić jeszcze drugą, a nawet trzecią część, bo materiały są, tylko czasu brakuje. Więc kwestia jest taka, proszę Państwa. Mój kanał, tak jak może zauważyliście, nazywa się Józefina Jagodzińska, czyli nazywa się tak jak ja. Moja strona komercyjna, gdzie oferuje swoje usługi, nazywa się Unigarden. I ja nie jestem swoją stroną i ja nie jestem tylko i wyłącznie swoją pracą. I widzę, że jest taka tendencja u niektórych osób, którym pojawia się dysonans poznawczy, bo się nagle okazuje, że mamy na jakieś tematy inne zdanie niż one, albo też te osoby mają inne zdanie na jakiś temat, nie są w stanie zaakceptować różnic. Dlatego, żeby próbować wymusić na mnie zmianę zdania albo wykasowanie czegoś przez to, że powiedzą mi, że właśnie tracą do mnie szacunek, albo że wszystko, co robię, jest beznadziejne, i tak dalej, albo że tracę wiarygodność. Więc proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że tego rodzaju traktowanie ludzi, którzy pracują w usługach, ale nie tylko, wszystkich ludzi, którzy w jakiś sposób są zależni od Państwa, czyli także podwładnych, jako mówiących narzędzi, czyli w moim wypadku jako horoskopu z dołączonym głosem, albo jako kart z dołączonym głosem, jako mówiących kart, odpowiada dokładnie takiemu zachowaniu, jak widuję często niestety w sklepach, gdzie traktuje się w taki sposób kasjerów albo ludzi, którzy zajmują się obsługą czegokolwiek, tak, że ponieważ ktoś jest klientem, albo nawet jest potencjalnym klientem, albo kiedyś był klientem, to także po godzinach ludzie, u których kupował jakąś usługę, albo po prostu coś kupował, albo są na niższym stanowisku niż on, są mówiącymi narzędziami, które mają się ze wszystkim zgadzać. Wiecie Państwo, skąd pochodzi to pojęcie mówiące narzędzie? Tak, Rzymianie mówili o niewolnikach. Nie traktowali ich jako osób, niezależnych osób, które są całościowe, które mają prawo do swojego poglądu na świat, tylko jako narzędzie, jako krzesło, które w razie czego można złamać i będzie to neutralnie moralne. W razie czego można mu wyjąć zęby i wstawić je sobie, bo Rzymianie tak robili ze swoimi niewolnikami. W razie czego, jeśli to będzie potrzebne, będzie można obciąć niewolnicy jej włosy i przyczepić sobie. Tak zachowywali się Rzymianie, traktując innych ludzi jako przedmioty. I w momencie, kiedy Państwo próbujecie to samo zrobić tutaj albo w sklepie, traktując w taki sposób kasjerkę, albo dzwoniąc na infolinię i usiłując wymusić na kimś, żeby potwierdził Państwa poglądy polityczne na przykład, co ostatnio słyszałam właśnie w anegdocie od kogoś, to Państwo próbują zrobić to samo, próbują uczynić z innych ludzi przedmioty. Proszę tego nie robić. To nie są argumenty. To tylko świadczy. Dlatego ten typ traktowania innych ludzi świadczy o braku klasy. Tak w pierwszym rzędzie. A po drugie, nie jesteście Państwo właścicielami nikogo na tym świecie. Nawet jeśli czasem pójdziecie i kupicie u kogoś jakąś usługę, albo pójdziecie i kupicie w jakimś sklepie chleb u kogoś, nadal ta osoba do Was nie należy. I może mieć poglądy absolutnie dowolne na każdy temat.
I to wszystko na dziś. Dziękuję Wam.